Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Wojtek, czas oczywiście na kolejny odcinek z gry Heroes Free of Night and Magic. No i cóż, moi mili. Tak, standardowo na początku, jak zwykle, chrypa. Dzisiaj, słuchajcie, postanowiłem, że pójdziemy troszeczkę dalej, jeżeli chodzi tutaj o... O właśnie, czekajcie, mieliśmy kapitol wybudować. Pójdziemy sobie troszeczkę dalej w mapkę. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Teraz tak, pikinierów czy chcę? W sumie mogę ich troszeczkę sobie czmychnąć. Czekajcie, weźmiemy może 14, żeby mieć 80. Natomiast... A, czekajcie, bo tutaj mamy w sumie przecież, tu mamy... To czekajcie, to jeszcze wiecie co, wezmę 13 jeszcze z tego i będziemy mieli porówno 13. Dobra, mamy tu 80 i tu mamy 80, więc nie powinno być źle, jeżeli chodzi o Christiana, i myślę, że pójdziemy sobie w tą stronę nieco. A, zapomniałem jednej rzeczy zrobić. I tu jest problem. Aha, bo my w ogóle, słuchajcie, koszary potrzebujemy. Tylko że na koszary nas nie stać teoretycznie. Chociaż nie, czekajcie, potrzebujemy tylko 5 kamienia. To jak kamień wymienię za rtęć? O kurde. Znaczy nie, przepraszam, do kupienia za rtęć. O, w ten sposób. Jedną rtęć, znaczy jeden kamień chcę. Dobra, i możemy wybudować właśnie koszary, więc jest okej. Teraz tak, sprawdźmy jeszcze inne tutaj, co możemy wybudować. Ratusz to oczywiście wybudujemy, no kasy na razie mamy. Kasy na razie mamy, więc nie jest źle. Niestety tutaj w tym zamku na fort nas nie stać. To w ogóle my chyba mamy wszystkich tych, których mieliśmy. Tak, mamy tych wszystkich, których mieliśmy. No dobra. Naszym głównym bohaterem jest teraz Christian, także spróbujemy sobie tutaj powalczyć z przeciwnikami. Mam wielką nadzieję tylko, że oni jako tako... Oni w ogóle są tutaj zablokowani teoretycznie, więc nie powinniśmy mieć tak na dobrą sprawę problemu, żeby się z nimi zabawić. Weźmy sobie jeszcze tutaj od szczęścia, zajebiście. Tylko, że nie mamy punktów ruchu, no ale to jest mało ważne. Dobra, teraz tak. No tutaj nic, kurczę, nie jesteśmy w stanie pobudować więcej, niestety. No dobra, trudno, to poczekamy. Ha, próbujecie sobie wyjść, tak? No ty, panie, to już raczej ci się nie uda przejść. Co ty tu masz? O Jezus, kochany, prawie nic. No to lecimy, cyk, cyk. Zabijmy już tego. Poczekajmy, pobrońmy się i cyk. Dziękuję, dobranoc. Nawet nie zdążyłaś uciec, więc mnie to bardzo cieszy. Ty masz troszeczkę więcej jednostek, ale myślę, że też cię pokonamy bez większych trudności. Ma 55 latającego gówna, ma też jednostki dystansowe, które zdejmiemy chyba na hita, oczywiście. 5 jednostek mi to zabrało. Z tobą poczekam, ciebie też tutaj, o proszę, jeszcze szczęście dostaliśmy, świetnie. Poczekamy, poczekamy, poczekamy. Super poszło, straciliśmy tylko 5 kuszników, no ale to się tak na dobrą sprawę nic nie stało. Dobra, słuchajcie, weźmiemy podstawową dyplomację, bo to mi się jak najbardziej przyda i już wędrujemy w troszeczkę wyższe regiony mapy. Cały czas nie możemy tu nic wybudować, niestety. To czekamy. Na razie nikt nam się tutaj nie pojawia. Może pójdziemy tutaj, bo tu widzę, że są spore zasoby. Czy chcesz podążać? Nie, nie chcemy go atakować. I teraz tak, bierzemy kasę, bo 500 expa miałem. Nie brać 1000 expa, w sumie to jest nam zbędne. Mamy 13 poziom... Christianem, więc nie jest źle. Dobra, widzę, że możemy budować kolejne fajne elementy. Klasztor. Mamy dzień numer 3. No, najważniejsze, żeby dołączyć, dotrzeć do portalu chwały, więc na tym też się skupię. Ten jeden zamek tylko jest taki troszeczkę mało chroniony, tak na dobrą sprawę, no ale to wiecie, cóż. Bywa różnie. O-o! Tylko mi nie mówcie, że on dotrze do tego zamku. Ale nie wydaje mi się, żeby mógł wygrać z nami. Na szczęście kasy mam na wszystkie jednostki, więc nie jest źle.
Dodatkowo mogę wybudować portal chwały, więc od razu momentalnie to robię, żeby mieć anioły, więc tutaj na ten zamek raczej nam nie napadnie. I teraz tak, wyrzućmy bohatera z zamku, zobaczymy, co on w ogóle ma. Mnóstwo, grupa, garść, grupa. I teraz się zastanawiam, wiecie, co, czy z nim walczyć, czy z nim nie walczyć, kurczę. Może zróbmy tak, pójdźmy pierw tutaj. Mnóstwo, grupa, garść, grupa. Myślę, że byśmy dali radę. Chociaż może... Nie, dobra, skitrajmy się w zamku. Skitrajmy się w zamku, zobaczymy, jaki on ruch wykona. Tutaj fortu niestety nadal nie mogę zrobić. No i teraz pytanie, czy Christianem wrócić się po anioły, czy próbować tego typa wypędzić stąd? Kurczę. W sumie to przydałaby mi się dwójka jakichś takich bohaterów, które byłyby w stanie coś zrobić. Może... No tak, ale tutaj też nie za bardzo jest co bronić. Dobra, idźmy na niego. Zobaczę. On pewnie będzie... No oczywiście, że stara się uciec. Ale myślę, że go... Kurczę. Czekajcie, powinniśmy dostać dodatkowe oczywiście. No i do niego niestety nie dobiegniemy, ale mam wielką nadzieję tylko, że on nie będzie... No i nie próbuje zaatakować nawet mojego zamku, ale ja mam punkty ruchu, więc możemy go bez problemu zniszczyć. Tylko teraz tak. Czy my tu możemy jakiś nowy, ulepszony portal chwały? Oczywiście od razu, żeby mieć archanioły, bo archanioły to jest jedna z lepszych tutaj jednostek, które mamy do dyspozycji. I archanioły ja ci od razu dam, bo widzę, że ci brakuje. Dam ci też kuszników i myślę, że z tym sobie zostaniemy po prostu w zamku i będziemy go tutaj pilnować. Natomiast Christian myślę, że bez większych trudności sobie da z tym typem radę. Co, on ma 17 gryfów tylko? Zobaczmy w ogóle magię. Co my tu mamy dostępne? Błyskawice. Ja błyskawice walnę od razu w to dziadostwo. Poczekamy archaniołem. Gryf i tak nie doleci. Zniszczmy pierw balistę. Dobra, tutaj nic nie zdziałamy. Dużo zrobi. O, super, zabiło. No to słuchajcie, jeżeli typek nie użyje magii, to uda nam się to bez straty jednostek zrobić. Już co, anioł? Nie, ja ciebie jeszcze, znaczy archaniela, ja cię jeszcze zostawię na chwilę. Oj, mamy dodatkowy ruch, więc cyk. Poczekamy, no i już raczej jest po nim zajebiście. Nie straciliśmy żadnej jednostki, natomiast on stracił wszystko. Cwaniak myślał, że mu się uda. Dobra, słuchajcie, idziemy w tą mańkę. Tutaj mamy jeszcze jakąś jednostkę. Nie, nie będę z tobą walczyć, nie ma sensu. Zbieramy oczywiście złoto. Artefakt. Złoto oraz 5 zasobów rtęci. Czy chcesz kupić ten artefakt? Ten artefakt dzierżony zwiększa współczynnik obrony bohatera o 5. O 5 tutaj mamy o 2, czyli dobrze to będzie dla Christiana zakupić. Co prawda troszeczkę dużo nam tutaj z rtęci zabrało, ale tak na dobrą sprawę nikt tej, ja tej rtęci nie używam, bo nie mam nawet na co jej użyć. Więc tragedii nie ma. Dobra, wiecie co, może skupmy się w ogóle na budowie zamku w tym drugim mieście. Ewentualnie sprawdźmy, czy tutaj... Aha, tutaj żeby wybudować ratusz potrzebujemy fort. To może jeszcze zaczekamy. Chociaż z drugiej strony to będzie troszeczkę stratą czasu. To właściwie możemy wybudować, bo w sumie nie jest jakoś mega drogie. Tutaj wybudujmy zamek. No i niestety posypały się surowce, nic więcej nie zbudujemy. No ale dobra, sami zresztą pisaliście, żeby to jedno miasto sobie powiedzmy olać. Także tak też uczynimy. Może mnóstwo horda, mnóstwo grupa mało. Zrobimy to w ten sposób. Nastał nowy tydzień, więc ja jestem w stanie zrekrutować nowe jednostki w tym zamku. Wybuduję na dzień dobry ulepszony klasztor, żeby mieć jeszcze silniejsze te jednostki. I słuchajcie, teraz tak, rekrutujemy na pewno wszystkie archanioły, wszystkich tych. Na pewno rekrutujemy jednostki dystansowe. I właściwie wszystkich możemy zrekrutować, zajebiście. Teraz tak, wychodzimy z zameczku. A nie, czekajcie, jeszcze jedna rzecz, tych trzeba podlepszyć. I teraz tak, czy ja będę mieć tyle wystarczająco punktów ruchu, żeby... No, nie będę mieć. Dobra, masz archanioły, łap
pomocników tych damy. Tych i tak nie mamy. Dam ci wszystkich pików. Tylko tych pików to musimy troszeczkę rozdzielić, żeby było porówno. Dobra, no i tu mamy jeszcze jedną jednostkę dystansową, ale to wiecie co, może wymienię po prostu tych za tych. A, i tobie damy... Ach, czekajcie, bo zapomniałem oczywiście wyciszyć telefon, jak to zwykle ja. Tylko wiecie co, ja mam dziwne wrażenie, że my Christianem nie będziemy mogli go zaatakować. No chyba sobie ktoś jaja robi. O, fuck. No to od lipa, straciliśmy właśnie zamek. No trochę nie przypuszczałbym, że taka akcja się może wydarzyć. O, niedobrze, bardzo niedobrze. Bardzo niedobrze. Co prawda wiecie, no jak stracimy tak na dobrą sprawę jeden zamek, to się nic nie stanie, tylko że... Ja się obawiam jednej rzeczy, że stracimy bohatera. I wcale bym się nie zdziwił, gdyby tak było. Dobra, damy mu dodatkowo tarczę. Teraz pytanie, czy ja chcę stąd wyjść? Nie, poczekamy sobie przy wejściu. No. O, dużo biją. Co prawda widzę, że moje jednostki... Aha, już jedną wieżę mam... Chociaż ten ma tylko 3, dużo nie robi, ale wiecie co, zrobimy to w ten sposób. Weźmiemy błyskawice, walniemy no, całkiem dużo to zrobiło. Ja wyjdę i spróbuję go uderzyć, zobaczymy ile mu zrobimy. Sporo. What? Chyba żarty. Dobra, trudno, straciliśmy zamek, ale tego typa pomścimy naszą koleżankę, bo to nie powinno nam przyprawić dużego problemu. Kurde, ale wiecie co, nie przypuszczałbym, że tak to się potoczy. Autentycznie. Autentycznie nie przypuszczałbym, że to tak kurczę wyjdzie. Cholera. No dobra, on uciekł, ale co z tego, jak straciliśmy bohatera, tak? Ja nawet nie wiem, czy ja będę mógł ją z powrotem... No właśnie, już jest cholera po bohaterze tamtym. Jaka lipa, kurde, tam miałem tak wbity poziom. Autozapis jest z kiedy? 13.2, o kurde, jak zaczynaliśmy odcinek. A nie, nie jak zaczynaliśmy odcinek, wiecie co? Ja wczytam sobie tą grę. Ja sobie tą grę wczytam, bo kurczę, szkoda po prostu stracić tyle. A to jest, aha, to jest właśnie ten moment. O kurde, to się trochę lipnie gra zapisała. Pytanie, czy... No, ja stąd nie ucieknę nawet. Cholera. Dobra, ale wyjdziemy z zamku. Może to jakoś nam uratuje bohaterkę. Zaraz zresztą zobaczymy. Nie, nie uratuje nam bohaterki. Ale możemy teraz uciec. Teraz możemy uciec, więc to jest lepsze rozwiązanie. To była ucieczka? Tak, ucieczka. To jest znacząco lepsze rozwiązanie, bo jeżeli ucieknę, będę w stanie bohatera na nowo, wiecie, sobie wziąć. Więc chyba raczej będziemy mogli. I tak, jest ona uratowana, więc jest bardzo dobrze. To jest no, mniejsze zło po prostu wybrałem. No i idziemy na tego typa, bo mnie kurna denerwuje. On na pewno i tak ucieknie, więc... To jest, wiecie, mały psikus. Co my tu w ogóle mamy z magii? Co ja mógłbym... Nie mam żadnej obszarówki. Nie mam właściwie nic, co bym tutaj mógł ewentualnie walnąć, więc walnę błogosławieństwem na Archanioła. Poczekamy. Dobra, mamy dystansówki teraz. Tak, to oczywiście będziemy bić meduzę. Bo meduza może nam... Jest w stanie największą krzywdę nam zrobić. Gryfie. Tym mamy 3 gryfy. No nie wiem, czy to jest... No właśnie, tak myślałem. Mantikorze, to my prawie nic nie robimy.
Ale dobra, pików mamy sporo. Nie, oczywiście, że będę bić meduzę, bo meduza, tak jak mówiłem, najwięcej nam jest w stanie uszkodzić. Teraz tak, archaniołem podejdę, zniszczę to. Oczywiście, że w meduzę. Zestrzel mi tego. Gryfie, ty zabij się z harpią. Powinno ci się udać. Dobra, zniszczcie tę harpię. Nie będzie nam tutaj przeszkadzała. Mamy jeszcze jeden punkt ruchu dodatkowy z morali. Ale widzę, że niekoniecznie. Dobra, dodatkowy punkt, więc automatycznie w murloki. 5 zostało, świetnie. Oczywiście w meduzę, żeby ją zabić. No i archaniołem. Mam tylko nadzieję, że on nie uciekł. Nie uciekł, więc to jest plus, bo my go pokonaliśmy. Także jest bardzo dobrze. Zaawansowane znajdowanie drogi, ja chyba to w ogóle wziąłem. Weźmiemy podstawową odporność, to się przyda, w razie gdyby na bagią mieli walnąć. A, ja już wiem, gdzie się nauczyliśmy podstawową... No, no tak. O, w ogóle mamy nawet lepszy korbacz, świetnie, bardzo mnie to cieszy. Dobra, to słuchajcie, wracamy do zamku. Tą bohaterkę mamy z respioną ponownie, więc no nie jest, nie ma tragedii. Tutaj widzę, nam się ktoś zaczyna plątać po bokach, ale przynajmniej udało nam się ogarnąć ponownie nasz zamek. Także jest bardzo dobrze. A, kapitol, no tak, przecież my nie wybudowaliśmy kapitolu. To w sumie dobrze, bo oni dostawali mniej hajsu. Cieszy mnie to niezmiernie. Tutaj możemy wybudować właściwie nic ciekawego. Tutaj zamku nad fortu nadal nie mam, ale to myślę, że będziemy teraz na fort zbierać. Dobra, ciebie tutaj zostawiam, natomiast... Właśnie, przecież my jeszcze tych gryfów tu nie odkryliśmy w ogóle. Zapomniałem. I chyba się porwałem z motyką na słońce. Po raz enty. No dobra, na archanioła damy kamienną skórę, zobaczymy. Łe, nie powinno być większych problemów. Co one biją? One pewnie się nic nie biją, kurczę. Myślałem, że gryfy są trochę mocniejsze, a okazuje się, że tak na dobrą sprawę, że wcale takie nie są. Okej. Okay. Nie, naprawdę, swoją drogą, naprawdę, słuchajcie, byłem święcie przekonany, że te gryfy będą robić dużo więcej, a... Tak na dobrą sprawę one robią bardzo mało. Jak widzicie, bardzo łatwo jest je pokonać. Ale pamiętajcie też o tym, że naszym głównym zadaniem tutaj jest oczywiście... O, 2 aniołki dostaliśmy w nagrodę. Bardzo mnie to cieszy. To możemy wrócić w sumie do zamku i upgrade'nąć sobie anioły na maksa. Teraz tak, wieża gryfów. Te gryfy, serio, one nam tutaj są tak totalnie niepotrzebne, że to jest po prostu mała głowa. Dobra, to co chciałem, to ogarnąłem. Teraz jeszcze... Aha, Christianem nie wejdę do zamku. Dobra, wchodzimy. I teraz tak, was chcę ulepszyć. Was chcę ulepszyć, zrekrutować. Nic na razie nie możemy, więc nie jest źle, ale anioły chcę oczywiście przerobić w archanioły, których mamy już 5 sztuk, więc bardzo mnie to cieszy. No dobra, to wiecie co, myślę, że stajnię tu w ogóle mamy wybudowaną. Nie mamy, to jeszcze poczekam sobie ten jeden dzionek, albo może nie. Pójdźmy tutaj, bo mamy dodatkowy kamień. Stajnie. I teraz tak, w ogóle to tu jeszcze nie odkryliśmy, tego tu jest, widzę, dużo złota. Uciekają w popłochu? A, nie, chcą walczyć. Uła, tu ich trochę jest. Tu ich trochę jest, nie mamy oczywiście many na nic, więc musimy atakować. Na hita, tak myślałem. O, całkiem fajnie. Na hita. Cyk. Cyk, cyk. O, mocne są. No, nie będę ukrywać, są mocne. Archaniele, zdobądź jeszcze jeden punkt ruchu. Dobrze, zajebiście, jesteś koksem. Straciliśmy ile jednostek? 4. A pokonaliśmy 180, więc fajnie. Tak myślałem, że nie zdobędę tego złota.
Dobra, tutaj buduję stajnię. Co to jest drewno? Kurczę, w sumie to by mi się... Ach... Co tu możemy wybudować? Możemy wybudować koszary, klasztor, portal chwały. Bardziej koszary i klasztor. To może tak to też uczynię. No bo kurczę, trochę lipa będzie. O, tam już nam z góry widzę, ktoś będzie starał się schodzić i przeszkodzić. Precyzję się nauczyliśmy. I super, jest właśnie nowy dzień. Więc myślę, że wystarczy. No come on, to jest, słuchajcie, najgorsze, co może być. Jak zabraknie po prostu jeden taki maluteńki punkt ruchu, który, kurczę, wszystko po prostu komplikuje. Ale na szczęście, że mogę wyjść bohaterem z miasta. Tylko teraz tak się, wiecie, co zastanawiam, czy jest w ogóle sens ją ruszać, bo w sumie i Christianem też mamy dosyć sporo tutaj ludzi. Więc myślę, że może sobie po prostu to olejemy na razie. Oni się tu będą zbliżać? Nie będą się zbliżać. No dobra, no to ja postaram się tutaj ten element jakoś ogarnąć, no bo... No myślę... O, mamy zejście do podziemia. Nie podoba mi się to. Najważniejsze to, żeby zbudować chociażby taką, wiecie, małą obronę tych zamków wszystkich, żeby jak weszli, to żeby mieli problemy. Tutaj myślę, że w tym zamku nie jest źle, zresztą mamy dosyć sporo tych wszystkich, plus anioły mamy, więc tragedii nie ma. Widzę, że przeciwnicy na razie nie za bardzo się kwapią do tego, żeby w ogóle do mnie podejść. Tu chyba jest w ogóle tak, tu jest zamek Inferno. Tutaj myślę, że nic nie budujemy, raczej tutaj to będziemy rozwijać, ulepszony portal chwały. Okej, dobra, i do mnie idą, no to świetnie. Jeżeli chcą się dołączyć, to niech się dołączają i podbijamy ten zameczek. O, nie ma tutaj, widzę, dużo. Słuchajcie, podstawowym takim elementem tutaj jest oczywiście to, że musimy zdobyć gryfie wieżę, ale i tak najlepiej będzie, jeżeli pierw wyeliminujemy naszych przeciwników, a dopiero potem rzucimy się i będziemy je zbierać, bo wiecie, mam nadzieję, o co mi chodzi. Myślę, że nie ma sensu tracić niepotrzebnie jednostki na walce z tymi gniazdami, powiedzmy, tak, gryfów. Lepiej jest po prostu ich się pozbyć. Dobra, super, udało nam się podbić Inferno, więc straciliśmy tylko 18 kuszników w sumie. Bierzemy zaawansowaną odporność, bo nasi przeciwnicy dosyć mocno z magii biją. Teraz tak, tutaj nic nie zrobimy, o Inferno ja praktycznie w ogóle chyba nie będę dbać, bo to jest ciutkę bez sensu, żebym rozwijał zamek, który do szczęścia mi potrzebny nie jest. Budujemy oczywiście ulepszoną wieżę łuczniczą tutaj i na razie jest w porządku. Próbują nas... Aha, czyli idą nas od dołu. Tutaj nam się pojawił i on na pewno, no nie będę ukrywać, że jemu ten zamek uda się na pewno praktycznie zdobyć. Chociaż możemy w sumie spróbować naszą bohaterką tam dotrzeć, ale nie wydaje mi się, żeby... Ale nam brakuje mało, ja pierdzielę. Wejdźmy do stajni. Kurczę, no jeden punkt nam brakuje. Mind exploded. Ale nie, bo teraz albo stracę tego bohatera, albo stracę tego bohatera, więc tym bohaterem niestety będę musiał wyjść z zamku. I to się chyba będzie musiało w ten sposób skończyć niestety. Wiecie, żeby po prostu nie zrobić po raz kolejny tego byka, który zrobiliśmy poprzednio, ja sobie tutaj zapiszę grę, jeszcze zanim wyłączę dzień. No i zaczynamy, zobaczymy, co on tutaj zrobi. No to było do przewidzenia. Aha, on z nami chce walczyć, tak? Aha, dziękuję, właśnie na Archanioła dał. No to może zrobimy inaczej, machniemy mu z błyskawicy. Boom. Cyfry 3, nie za bardzo, ale... Dobra, zajebiście. Archanioła pozbyliśmy się, więc jest plus. Teraz pozbądźmy się tego dziadoka. Mamy szansę to wygrać, nie będę ukrywać, że mamy szansę to wygrać. A jeszcze zaraz, jak dostaniemy kolejny punkt, który będziemy mogli użyć, jeżeli chodzi o magię, o ile będziemy mogli go użyć, to myślę, że nam się jak najbardziej uda. Dobra, mamy Archanioła.
Tylko nie za bardzo wiem teraz, co tutaj uszkodzić, tak? Myślę, że na początku walnę w pików, bo ma ich stanowczo za dużo. Zobaczmy, ile Archanioł zrobi. Trochę zrobił, nie jest źle. Myślę, że nam się to uda. Tylko musimy po prostu jak najbardziej poosłabiać te wszystkie jednostki strzelające przede wszystkim. Kurczę, dodatkowy punkt ruchu. No da, zajmij się, halabardniku, zajmij się nim. Kurde. Lipa. Dobra, tu musimy zaczekać. No nie jest źle, Archanioł jeszcze żyje. Tak, bijcie mnie jak najbardziej. Teraz tak, powinienem mieć jeszcze błogosławieństwo, które dam oczywiście na Archanioła. No i musimy się pozbyć tych piekielnych. Ja myślę, że go pokonamy. Słuchajcie, mamy dwa Archanioły, które mają błogosławieństwo, więc teoretycznie nie powinno być źle, ile Archanioł ma zdrowia. Pozostałe, słuchajcie, mamy jeszcze 120 zdrowia, więc to jest raczej na pewno wygrane. Na szczęście, no, udało nam się tego wskrzesić jednostkę halabardnika. A, bo my tu, to wskrzesza, słuchajcie, tego, 6 kapłanów. Ja w ogóle zapomniałem o tym, że Archanioł ma taką możliwość. Patrzcie, to bardzo dobrze. I teraz tak, mamy kolejną moc, więc walniemy błyskawicą w ciebie chyba raczej. Bo masz tam ich za dużo stanowczo. Dobra, ten zabił, ten no niestety nam umrze. To było bardzo do przewidzenia. Zbijmy mu pików. Walnijmy magią, bo jeszcze mamy w tego. No, powinno nam się udać bez problemu, słuchajcie. O ile nie ucieknie, bo to też jest taka możliwość, że może mu się udać uciec. Dobra, straciliśmy jednego Archanioła, ale to jest tak na dobrą sprawę naprawdę najmniejsze zło. No i cyk. Zajebiście! Co prawda, no, walka była dosyć trudna i trochę straciliśmy, ale nie jest źle. Zwiększa liczbę punktów ruchu bohatera na wodzie, to nie bierzemy zaawansowane finanse. No i widzę, że panowie nam tutaj powoli wychodzą z miasteczek. Powoli zaczynają się nas chyba obawiać. Tylko, że wiecie co, ja zauważyłem, że ja chyba już muszę powoli iść na dwa fronty, jeżeli chodzi o bohaterów, niestety. Bo no nie oszukujmy się, że oni będą na nas chodzić z kilku stron. Ale w gruncie rzeczy najlepiej by było, gdyby udało mi się, będziemy musieli odblokować tą część mapy. Bo oni tutaj też bardzo często się pojawiają i to może stanowić dla nas problem. Dobra, Krystianem się schowajmy. Wieża gryfów ulepszone, koszary, stajnie. Myślę, że to stajnie wybuduję. Bo zazwyczaj przychodzę tutaj do miasta. I to... tego nie odzyskamy. Tylko się nie spodziewałem, że tak tutaj zrobią. Cwaniaczki, kurcze. Będą do nas szli? Nie, nie idą do nas. Ona już wychodzi, widzę dwóch bohaterów. Trzech bohaterów! Wow. Trochę dużo. Dobra, teraz tak, poproszę Archanioły. Mamy ich 7, więc teoretycznie tym bohaterem jesteśmy niezniszczalni. Nie wiem, czy mogę to w ogóle tak nazwać, że niezniszczalni, bo to, wiecie, bywa różnie. Dobra, halabardników dajmy na jedno, bo muszę zrespić was. I może dajmy ulepszone koszary, żeby mieć silniejszych rycerzy. Dobra. I teraz tak, Krystianem wyjdźmy z zameczku. Kim ty jesteś? No, ty trochę dużo masz. Ja co prawda Krystianem widzę, że mam do niego bezpośredni dostęp, więc chyba będziemy musieli tak zrobić. Gorzej jest z tym zamkiem, dlatego że tutaj też jest trochę horda, garść, grupa, mało. Ale co z tego, że jest mało, jak te jednostki tam jednak są takie, bym powiedział, dosyć w miarę silne. To na razie zabawmy się z tym panem. Ua! To jest jakiś koks od nich chyba. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale spokojnie, damy błogosławieństwo na Archanioła. I rzucimy się na ciebie. Aha, Archanioł jest wyłączony z ruchu na razie. Zajebiście.
Kurczę. Zapomniałem o meduzie. Ale może nie jest źle. No mamy 7 archaniołów. No proszę was, przecież to jest niemożliwe, żeby przy 7 archaniołach nam nie wyszło. Meduzy już nie ma. Tych dwóch zaraz na pewno też postaram się ich na tyle uszkodzić, żeby się udało. Wow, trochę nam to zdjęło. Dobra, damy tarczę na ciebie. Trochę lipa z tym atakiem tu jest na niego, ale dobra, dwa razy zaatakowaliśmy. Nie, dobra, słuchajcie, ja tą jednostkę dam do poświęcenia, no bo te centaury tak na dobrą sprawę i tak mi prawie gówno robią, więc... Nie widzę sensu w dalszej walki po prostu. Nie, no to już jest raczej wygrane, no bo... Co oni nam tu mogą? Niepokoi mnie tylko brak archanioła przez dłuższy czas. Kurczę, myślałem, dobra, zajebiście udało się. Teraz tak, ty idziesz na niego. Dobra, uszkodźmy te harpie, no maksa jak tylko możemy. Archaniele, ty zniszcz tam. Uciekł skubaniec. Boi się. Boi się, moi drodzy. Co oni tu mają? Mało, mało pewno. Mnóstwo mało. To, proszę was. Dobra. Uciekają? Oczywiście, że uciekają. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, musimy Krystianem tutaj podbić, żeby ogarnąć ten zamek. Kurczę, to coraz... Ja pamiętam, że ja ten rozdział zrobiłem jakoś strasznie szybko za poprzednim razem, jak nagrywałem. A tutaj teraz, wiecie, okej, okay, tyle czasu. Nie, stój, włączymy szybką walkę. Nie chce mi się już tutaj walczyć o ten zamek, a myślę, że nie stracimy jedno od 33. 303 straciliśmy, ale przynajmniej zameczek odzyskaliśmy. Ponownie. A, bo to był ten z portalem chwały. Nie, to nie był ten. Albo to... A nie, to był ten. Wiecie co, już się pogubiłem. Myślałem, że to jest... Myślałem, że ten zamek z tej strony mamy nierozbudowany, a to ten jest w ogóle nierozbudowany. Tu w ogóle nie ma fortu. A, dobra, moja wina, moja wina. Dobra, co my tu możemy? Ulepszony klasztor. Dobra, ale najważniejsze, że nie straciliśmy archaniołów. To jest plus. To teraz tak, tobą mogę wrócić tutaj. Siedź sobie tutaj. Natomiast tobą wrócę do naszego zamku głównego. No i Inferno, tak mi się przynajmniej wydaje, że chyba stracimy. Chociaż co ona tu ma? No, praktycznie nic nie ma. To może wiecie co... Weźmy... O Boże, nie tego wziąłem, co powinienem. Dobra, trudno. Powskrzeszamy to wszystko, niech sobie to tu siedzi. Niech nam broni, myślę, że jakoś nie będą mieli... Naprawdę? Próbuje tam się do nas dostać? Jak lubi. Dobra, Krystian. Jedziemy. Już ucieka. Już ucieka, ale tego bohatera dałem z wielką chęcią rozdupczył. Mogę? Nie mam punktów ruchu. Dobra, weźmy sobie tutaj. Tylko cały czas się obawiam, że oni mnie i tak, kurczę, wiecie co, pocisną jakoś z boku i będzie klops, ale... No zostawiłem w tych zamkach jednak takich silniejszych bohaterów. Tego zamku raczej mnie nie ruszą. W sumie z drugiej strony, jak teraz tak się zastanawiam z perspektywy czasu, to chyba dobrze zrobiłem, że tego po tej stronie nie rozwijam, bo do niego jest troszeczkę ciężej dotrzeć, jak mamy przejętą tą część. Natomiast z tej strony bardziej mnie niepokoją ataki, zarówno na główny zamek, jak i ten zamek drugi. Tylko, że tak, tutaj teraz troszeczkę mapki odkryłem, więc będę widział, że się zbliżają, to będę mógł ewentualnie jednostki z tego na to. Tylko, że oni też dla odmiany mogą zrobić sobie myk. I wiecie, co zrobić, tak? Co my tu mamy? Lepszona strażnica, wieża gryfów, ulepszone koszary, no... W tym zamku właściwie wszystko mamy na maksa, już tych szranków tylko nie mamy nawet. To... I tutaj co mogę? Ewentualnie nieulepszone koszary. A nie, ulepszone koszary wybudujemy, jak już możemy. Czy ja coś tu mogę? Na razie nie mogę, mamy piąty dzień. Kurczę, mam nadzieję, że nas nikt nie... Ha, tak myślałem! To było tak bardzo do przewidzenia.
To było, moi drodzy, bardzo do przewidzenia, niestety. Tak, myślałem, że przyleci tutaj z boku. Kurde, tylko że właśnie lipa, bo mamy taki, a nie inny szósty dzień. A ja za bardzo nie mam jednostek. Ani w jednym, ani w drugim. Jeszcze tylko ewentualnie, co mogę zrobić, to zobaczyć, co on tutaj ma. Horda, mnóstwo, garść, garść, grupa, mnóstwo. Fuck. To jesteśmy w dupie, powiem wam szczerze. To ten zamek już jest na razie stracony, niestety. Będę musiał się Krystianem wrócić. No dobra, no nie ma wyjścia. Niestety, zamek jest przejęty z automatu. Ja się wrócę Krystianem jednak, bo tu się... Tutaj ja widzę, że tu się dziwne rzeczy dzieją i bardzo mnie to niepokoi. Krystian naprawdę taki kawał. Kurna, przy oni sobie nie poradzą. Fuck. Nie lubię grać na dwóch graczy. Kurczę, to jest takie smutne, że ja jestem jeden, a ich jest dwójka i mnie napieprzają jak głupi, niestety. Mamy siódmy dzień, nie ma opcji, żebyśmy to... Nie ma w ogóle opcji, żebym ja to wybronił. Do Krystiana jak dotrę, to ja nie wezmę jednostek z powrotem. Tamten zamek straciliśmy, tu jest kolejny bohater. Dobra, słuchajcie, zrobimy to inaczej. Zrobimy to w następnym odcinku. Ja chyba wczytam sobie grę i po prostu rozegram to troszeczkę inaczej, odkrywając drugą część mapy, bo tak to ja sobie nie... Tak tego nie wygramy na pewno. Wybuduję najprawdopodobniej większą część, oczywiście nie będę tutaj wszystkiego odkrywać, ale jakoś to ogarnę, żeby to inaczej się zrobiło, bo no jest lipa. Nie będę ukrywać, że jest duża lipa. Bardzo duża lipa wręcz bym powiedział. Kurczę, jak to rozegrać teraz? Bo jak wczytam grę, to tam jest, to chyba jest za duży, kurczę, za późno. 14.43, mamy 56, to jest kurna 10 minut gry. Ewentualnie autozapis mógłbym wczytać. No dobra, ja to jakoś ogarnę, także słuchajcie, na dzisiaj wam wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli materiał wam się spodobał, nie zapomnijcie stawić łapki w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Na dzisiaj to tyle, trzymajcie się, cześć, pa pa.